Ochotnicza Straż Pożarna w Orońsku powstała w 1923 roku. Od tego czasu mieszkańcy chętnie uczestniczyli w życiu jednostki, a przede wszystkim ratowali życie i mienie nie tylko mieszkańców Orońska, ale też i całej gminy. To jest jednostki rocznica, ale jubileusz mają, obchodzą mieszkańcy, bo to oni tworzą trzon naszej jednostki. Dziad, pradziad, ojciec, syn, matka, wnuczki, teraz mamy MDP od 2019 roku, to jednak coś znaczy. Obecnie jednostka liczy 73 druhów strażaków oraz 34 członków młodzieżowej drużyny pożarniczej. Jednostka jest szczególnie ważna w tym systemie, który jest na terenie ziemi radomskiej. To jest jednostka, która w powiecie szydłowieckim ma najwięcej interwencji w skali całego roku. Ona jest bardzo mocno obciążona. Jeszcze kilka lat temu przez Orońsko przebiegała Krajowa Siódemka. To tych zdarzeń było o wiele więcej. Teraz mamy drogę krajową numer 7 w zupełnie innym położeniu, ale też to sprawia, że ochotnicy tutaj z Orońska mają pełne ręce roboty. Doczekaliśmy się świetnie wyposażonej jednostki z nowoczesną remizą i ze sprzętem i z wyszkolonymi strażakami, że mogą obsługiwać i sprzęt specjalistyczny i skutecznie ratować życie na drodze. Teraz działania będą mogły być prowadzone jeszcze lepiej, ponieważ z okazji stulecia jednostki do OSP trafiły dwa nowe pojazdy. Pierwszy z nich, nowy wóz MAN, pojawił się w Orońsku już w czerwcu, ale w sobotę odbyło się jego oficjalne poświęcenie i przekazanie. Usprawnienie naszych działań w regionie, w powiecie, jesteśmy też w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego, także tych wyjazdów mamy, w tamtym roku mieliśmy ponad 140, więc dużo nas to usprawni, szybciej wyjedziemy, zastępuje nam wysłużonego Stara 200 z 80 któregoś tam roku. Więc no jest to duży skok naszej jednostki. Drugi pojazd był dużą niespodzianką i prezentem dla jednostki. Kluczyki do auta przekazała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. Lekki wóz strażacki, lekki wóz ratowniczy, który będzie służył oby tylko reprezentacyjnie, ale jego przeznaczenie jest do wyjazdów na akcje ratownicze, ratowanie środowiska i do wypadków. Niezwykle ważna funkcja, tego brakowało. Ochotnicza Straż Pożarna bardzo o to zabiegała, właściwie codziennie od kilku miesięcy spełniliśmy to życzenie. Z okazji jubileuszu OSP w Orońsku zorganizowano też festyn strażacki dla wszystkich mieszkańców. Oprócz dmuchańców dla dzieci czy pokazów strażackich, uczestnicy mogli spróbować m.in. pysznych potraw przygotowanych przez lokalne koła gospodyń wiejskich. Nie brakowało też występów artystycznych. Gwiazdą wieczoru był zespół Disco Boys.